Znajdujemy się w Urzędzie Miejskim w Andrychowie. Z nami burmistrz Tomasz Żak. Witam. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie burmistrzu, w końcu coś się zmieni, pojawiły się pieniądze, pojawiły się środki. Jak to będzie teraz wyglądało? Bo busy już przestaną kursować całkowicie po tej linii? Tego nie wiem, natomiast nam się już od dawna marzyła linia publiczna, którą chcieliśmy uruchomić, bo od wielu, wielu lat słyszymy, że to jest jedna z najbardziej potrzebnych połączeń między Andrychowem a stolicą powiatu, czyli Wadowicami. Ja przypomnę, że był program powiatowy i takie dofinansowanie nastąpiło. Niemniej jednak nie chcieliśmy powielać błędów, w związku z tym sami wystąpiliśmy w porozumieniu z gminą Wadowic o dofinansowanie tej linii jako połączenia międzygminnego. Teraz takie środki się pojawiły, czyli decyzją wojewody zostały przyznane pieniądze, o które wnioskowaliśmy. I takim marzeniem naszym jest, żeby od 1 września, kiedy rozpocznie się rok szkolny, młodzież zarówno z Andrychowa, jak i z Wadowic mogła dojeżdżać do szkół, bądź mieszkańcy Andrychowa będą mieli w tej chwili na pewno lepszy dostęp do szpitala czy przychodni w Wadowicach, również do instytucji powiatowych. No właśnie, czy to oznacza taką małą rewolucję, bo zawsze były negatywne bardzo opinie na temat tych połączeń, często nie były wykonywane. No jest takie powiedzenie, że zgoda buduje, niezgoda rujnuje. W tym wypadku udało się usiąść przy jednym stole, porozmawiać na tematy bardzo ważne dla obu gmin i podjęliśmy wspólne starania o to, żeby taka komunikacja powstała. Ja przypomnę, że od wielu lat już mamy swoją komunikację gminną i wiele gmin sąsiadujących patrzy na organizację tej komunikacji troszeczkę z zazdrością. My to doświadczenie mamy, dlatego też Wadowice powierzyły nam rolę organizatora tej komunikacji i chcielibyśmy zapewnić mieszkańcom dużo lepszy standard, lepszymi autobusami, bezpiecznymi autobusami, jeżdżącymi punktualnie i żeby ten transport był transportem pewnym i przyjaznym dla mieszkańców. Bardzo dziękuję panie burmistrzu, że możemy się spotkać w gmachu Urzędu Miasta w Andrychowie. Dzisiaj cieszymy się z tego, że my możemy podpisać umowę z Rządowego Funduszu Rozwoju Połączeń Autobusowych. W Małopolsce można powiedzieć o wielkim sukcesie. Po pierwsze, mamy już podpisane umowy na ponad 300 linii autobusowych, które funkcjonują z rządowym dofinansowaniem. Nie byłoby tego projektu, gdyby nie nasi ambasadorzy w Sejmie. Na ręce pana posła Polaka składam podziękowanie dla wszystkich parlamentarzystów, bo to dzięki parlamentarzystom Prawa i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy ten projekt jest w Małopolsce z dużym sukcesem realizowany. Wiem, że oczekiwania mieszkańców dotyczące poprawy komfortu na linii Wadowice-Andrychów przez Inwałd były od kilku miesięcy, a nawet dłużej zgłaszano o tym, też mówił pan burmistrz Żak. Myśmy długo zastanawiali się, ale także mieli rozmowy robocze z ministerstwem, ponieważ nie jest to stricte linia, można powiedzieć, łącząca dwa samorządy, ale Andrychów i Wadowice są ważnymi miastami na mapie Małopolski. I były także głosy przewoźników prywatnych, że są to linie raczej komunikacji miejskiej, ale mamy już jednoznaczne stanowisko Ministerstwa Infrastruktury, które stwierdziło, że możemy w ramach tego naboru podpisać umowę pomiędzy Wadowicami a Andrychowem na uruchomienie komunikacji miejskiej z rządowym dofinansowaniem. Ale też chcę podkreślić, że każdy szczebel samorządu, czy to gmina, czy to powiat, czy województwo, korzysta w Małopolsce z tych środków. Po raz kolejny popłyną z budżetu państwa środki finansowe, tym razem na organizowanie nowych połączeń komunikacyjnych. Dodam tylko, że to środki wspierające jednostki samorządu terytorialnego na terenie całej Polski na organizowanie nowych połączeń komunikacyjnych. Bo to też wielka szansa dla mieszkańców małych miejscowości na sprawne dotarcie do wielkomiejskich ośrodków akademickich, stref przemysłowych, ośrodków sportowych,
obiektów medycznych i szansa na realizowanie swoich umiejętności, na rozwijanie swoich talentów, zainteresowań, realizowanie się człowieka w całej swojej okazałości. Andruchów jest największym beneficjentem tego trzeciego podziału środków. Ja tu chciałem bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy się przyczynili do tego, że dzisiaj możemy z panem wojewodą podpisać stosowne porozumienie. Ja przypomnę, że już w 2017 roku, dzięki oczywiście zgodzie naszych radnych, stworzyliśmy komunikację gminną, która no jeszcze wtedy nie mogła skorzystać z żadnych funduszy ani dofinansowań, w związku z tym jest to komunikacja stricte finansowana ze środków budżetowych. Mając już takie doświadczenie, bo to już jest prawie 6 lat trwałości komunikacji gminnej, my traktujemy komunikację publiczną jako misję. To w mieście są zakłady pracy, w mieście jest strefa ekonomiczna, w mieście są centra handlowe, więc każdy ma taką potrzebę, żeby dojechać do centrum miasta. Zrodziła się po tym czasie możliwość skorzystania z funduszu dopłat do połączeń komunikacyjnych międzygminnych. I tutaj jeszcze raz powiem, że zgoda buduje, nie zgoda rujnuje. Usiedliśmy z panem burmistrzem Kalińskim przy stole i podjęliśmy decyzję o stworzeniu komunikacji międzygminnej. Szanowni Państwo, to bardzo ważny dzień nie dla mieszkańców naszych dwóch gmin, ale myślę wszystkich mieszkańców powiatu mazowieckiego, dlatego że nasze dwie gminy to w sumie ponad połowa mieszkańców całego powiatu, największego w Małopolsce Zachodniej. Myślę, że to jest tak naprawdę początek naszej długiej drogi, dlatego że mamy też, rozmawiając z panem wojewodą, informowaliśmy o naszych planach, chcielibyśmy rozwijać tę linię komunikacyjną. Docelowo naszym marzeniem byłoby im się mieszkańców, żeby ta linia obsługiwała obszary od Bielska Białej aż do Krakowa. I to jest nasz cel. W tym kierunku będziemy zmierzać i nasze kolejne kroki z panem burmistrzem kierować.